Bardzo dziękuję. Ja przede wszystkim chciałem Państwu podziękować, że mimo bardzo dużej konkurencji, jaką dzisiejsza debata ma na mieście, bo imprez festiwalowych jest dość sporo, więc pragnę podziękować, że Państwo poświęcili czas i postanowili go spędzić razem z nami. Również bardzo serdecznie witam naszych dyskutantów, panelistów, panią profesor Barbarę Chyrowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pana profesora Zbigniewa Szawarskiego, który jest członkiem i szefem Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk, wielce szacownego grona, i pana profesora Janusza Czapińskiego, który obiecał tutaj spełniać rolę takiego adwokatu z diaboli. Proszę Państwa, ja nie ośmielę się oczywiście mówić zbyt wiele w obliczu tak wyśmienitych filozofów i etyków, no, dwa słowa na wstępie powiem. Mianowicie, my jesteśmy w chwili obecnej świadkami niespotykanej do tej pory w historii cywilizacji eksplozji nauki. To dotyczy nie tylko nauk technicznych, fizyki, chemii, ale również nauk medycznych, zwłaszcza tutaj mam na myśli genetykę. Chwilami jesteśmy przestraszeni tym rozwojem, chwilami mamy obawy, czy ten rozwój nauki nie obróci się przeciwko nam. I to oczywiście rodzi pytanie o granice. Ja może w pierwszej części naszego panelu dość prowokacyjnie bym zadał następujące pytanie. Szanowni Państwo, dzieje nauki dowodzą, że próby wskazywania jakichś nieprzekraczalnych granic nauki są dość ryzykowne. Wiemy z historii nauki, że nauka je wielokrotnie przekraczała, co stało się między innymi interdyscyplinarnemu charakterowi badań naukowych, który jest coraz bardziej powszechny. Możemy oczywiście wskazywać na różne ograniczenia badań naukowych, ale budzi się w nas lęk, czy przypadkiem to, co się w tej chwili dzieje, to, czego jesteśmy świadkiem, że wspomnę na przykład manipulacje genetyczne, tak zwane manipulacje. Tu na sali są genetycy, którzy mogą mnie strofować za to stwierdzenie manipulacje, ale czy to się nie obróci przeciwko nam? Naszym celem jako naukowców jest poszukiwanie czegoś, co będzie dobre dla ludzkości. Tymczasem, czy my w ten sposób tego, nie stawiając granic, my tego nie wykoślawimy jakoś, jak pan profesor Czapiński nazwał w takiej notce przedfestiwalowej, nie możemy się bawić w Pana Boga. Ale z drugiej strony właśnie powiedziałem, że stawianie granic jest ryzykowne. I pierwsze moje pytanie by było takie. Czy granice wolności badań naukowych w ogóle powinny istnieć? Czy możemy to puścić na żywioł? I drugie pytanie, jakie one powinny być? Czy tylko się ograniczają do bioetyki? Bo to w moim wystąpieniu było tak troszeczkę, ta bioetyka była w kontekście, w podtekście. I proszę bardzo, ja już przestaję mówić. Kto z Państwa pierwszy chciałby zabrać głos? Skoro mnie pan profesor już przywołał, to może zacznę od tego, że praktycznie we wszystkich konstytucjach, czyli w krajach, w których w ogóle taka ustawa zasadnicza istnieje, jest zapis o wolności nawet szerzej, nie tylko badań naukowych, ale wolności nauki. Bo w grę jeszcze wchodzi publikacja wyników badań, w grę jeszcze wchodzi nauczanie. Wybór tematyki. Więc szerzej w większości konstytucji jest zapis o tym, że wolność nauki należy do praw podstawowych. No, wydawałoby się, że
zatem jest zrównana z ochroną życia na przykład. Życie też należy do wartości podstawowych, także z ochroną godności człowieka jako jednej z wartości podstawowych. Co więcej, również we wszystkich tak naprawdę aktach prawnych międzynarodowych, czy to ONZ-owskich, czy to unijno-europejskich, widnieje zapis o wolności nauki jako wartości podstawowej. Na kontynencie europejskim chyba po raz pierwszy w taki zdecydowany sposób nauka została wyróżniona tą wolnością w konstytucji RFN w 1949 roku. Więc to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że oprócz rzeczywiście imponującego rozwoju nauki, nauk wszelkich w zasadzie, rosną granice zacieśniające tę wartość, jaką jest wolność nauki. Rosną być może dlatego, że nauka doszła już do takiego etapu mistrzostwa, że zaczyna zagrażać innym podstawowym wartościom. Ale chyba nie tylko dlatego. Ja Państwu podam przykład takiego budowania kagańców na badania naukowe, z czego jeszcze oczywiście nie będzie wynikać, że jestem zwolennikiem absolutnej wolności nauki czy więcej badań naukowych. W latach 50. robiono całą masę eksperymentów psychologicznych, nie tylko na zwierzętach. Zwierzęta. Można je poddawać różnym stresom, ale także na ludziach, na przykład na dzieciach takich jedno-dwurocznych, żeby badać odruch orientacyjny na przykład, albo obserwować reakcję lęku. No ja pamiętam taki eksperyment, gdy takiego małego bobasa zdzielono w twarz ścierwem szczura. No i notowano, co się z nim dzieje, z tym bobasem. W Związku Radzieckim właściwie nie było żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o badania neurofizjologiczne na ludziach. W większości chyba w ogóle nie pytano o zgodę, bo to byli jacyś pacjenci psychiatryczni. Przecinano im wiązadło wielkie, oddzielając dwie półkule, no i sprawdzano, co się z tymi ludźmi dzieje. Pamiętacie też Państwo z pewnością film Lot nad kukułczym gniazdem, no, gdzie też medycy specjalnie nie dbali o godność swoich pacjentów. Co więcej, no, to są nie tylko lata 50. czy 60., ale nawet jeszcze później możliwe były po pierwsze eksperymenty Stanleya Milgrama nad posłuszeństwem, w których to eksperymentach uczestnicy badania mieli, co prawda fałszywą, ale wewnętrznie prawdziwą, świadomość tego, że rażą innych ludzi siedzących w pokoju obok prądem o napięciu grożącym zejściem śmiertelnym. Ogromną karierę zrobił inny psycholog społeczny, Philip Zimbardo, dzięki swojemu więziennemu eksperymentowi w podziemiach Uniwersytetu Stanford, gdy podzielił ochotników losowo na dwie grupy, na więźniów i pracowników więzienia, którzy mieli czuwać nad porządkiem. Dzisiaj żaden z tych eksperymentów nie mógłby się, przynajmniej w cywilizowanej części świata, w krajach demokratycznych, nie totalitarnych, odbyć. Nikt by
nie mógł go powtórzyć. Przynajmniej jeśli chodzi o środowisko naukowe. Bo środowiska inne niż naukowe. Kiedyś mnie taki artysta prosił o konsultację w związku z chęcią powtórzenia eksperymentu Zimbardo na Biennale Weneckim, ale odmówiłem. Nie mógłby się odbyć taki eksperyment z jednego powodu. A wedle mojej wiedzy na wszystkich uczelniach powstały komisje etyczne. I bez placet takiej komisji etycznej żaden eksperyment po prostu nie może się odbyć. Misowy autor pomysłu nie ma prawa, żeby taki eksperyment przeprowadzić. No, sankcją jest wykluczenie formalne, czy przynajmniej towarzyskie z grona kolegów, innych naukowców. Więc to jest przykład jednego kagańca. Przykład drugiego kagańca. Tu pan profesor przed rozpoczęciem mi podpowiedział ten przykład. W związku z ochroną środowiska uruchamia się zapisy prawne dotyczące dobrostanu zwierząt, no, które co prawda ciągle się jeszcze traktuje jako fragment środowiska, a nie istoty równe ludziom. No ale mniejsza na to, ponieważ pojawiają się zapisy o ochronie dobrostanu zwierząt, to coraz więcej krajów wprowadza cały szereg zapisów prawnych o randze ustaw, które no wręcz zabraniają szczególnego rodzaju, bo nie wszystkich, ale pewnych eksperymentów na zwierzętach. Znaczy, takich, które mogą powodować u nich ból, cierpienie, przerażenie itd. itd. Więc ta sielanka zawodowa psychologów, którzy więzili gołębie w klatkach albo tresowali szczury w dokuczliwy sposób, no się skończyła. Tego już nie można. Co więcej, te kagańce są coraz bardziej szczelne. I tutaj jest już moje weto. Nie dałoby się dzisiaj w większości renomowanych uczelni w Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy w Polsce też, ale podejrzewam, że na Uniwersytecie Warszawskim też by się nie udało, przeprowadzić eksperymentu, w którym eksperymentator obniżałby nastrój uczestników badania. Znaczy wywoływał niepokój, na przykład kazałby im przypominać sobie najbardziej traumatyczne doświadczenia ze swego życia. Można manipulować nastrojem, ale tylko na skali od zera do plus. Dwóch plusów, trzech plusów. Można podnosić nastrój uczestnikom badania. Obniżać nastroju nie można. No tutaj jest mój rzeczywiście zdecydowany sprzeciw, no bo no wielu rzeczy nie da się zbadać. No, nie samymi pozytywnymi emocjami 99% ludzi żyje na co dzień. No, zdarzają się również emocje negatywne i warto byłoby sprawdzać, jaki one mają wpływ na pamięć, na procesy poznawcze, na relacje między ludźmi itd. itd. No, tego właściwie, znaczy nie wszędzie, na szczęście jeszcze jest to zabronione, ale już wiele komisji etycznych także i takich eksperymentów zabrania. To tyle z mojej strony. Na początek. Bardzo proszę. Właściwie to chyba nie jest moje pierwsze wystąpienie na Festiwalu Nauki w Warszawie na temat granic nauki. Ja sobie przypominam, że w takiej debacie brałam udział chyba kilkanaście lat temu. I przed przyjazdem tutaj do Państwa zaczęłam się zastanawiać, czy się coś istotnie zmieniło, jeśli chodzi o sposób stawiania pytania i odpowiedzi. I nie sądzę. Ta debata na temat granic nauki się jest toczona właściwie od ubiegłego wieku. Stawiamy cały czas takie same pytania,
Oczywiście stawiamy je w różniących się kontekstach. A zwykle jest tak, że no, odnosimy to pytanie o granice nauki do nowych możliwości. Wywołana tu została genetyka, bo rzeczywiście jest to taki obszar, który, jak się wydaje, jest dzisiaj etycznie drażliwy. Otóż jeśli w ogóle stawiamy pytanie o granice nauki, to pytanie zakłada, że może istnieć wartość wyższa od nauki, skoro można postawić granice wolności nauki, a co do tego, że wolność nauki jest wartością, to chyba nikt z nas nie ma tutaj żadnych wątpliwości. I ta racja, która miałaby ograniczać naukę, została jakoś już w obu wypowiedziach panów tutaj wywołana. No, najczęściej mówimy o dobru człowieka i się zgadzamy, że jest to dobro natury obiektywnej. To znaczy, że jeżeli stawiamy jakieś granice, to zakładamy, że powinniśmy się na nie wszyscy jako racjonalne i wolne istoty zgodzić, ponieważ, jak to pan profesor zauważył, istnieje obawa, że ta nauka się jakoś obróci przeciwko nam. Wydaje mi się, że te granice, które próbuje się postawić nauce, są dwojakiego rodzaju i ta granica, czy ten kaganiec, o którym pan profesor tutaj szeroko mówił, dotyczy sytuacji, w których przeprowadzono jakieś badania, jakieś eksperymenty, stwierdziliśmy, że dane badania czy eksperymenty nie powinny mieć miejsca. I w takim razie post factum, a posteriori mówimy nie, tego typu badań nie będziemy prowadzić. Takie eksperymenty nie powinny mieć miejsca, bo one są ryzykowne, przynajmniej jeśli chodzi o dobro człowieka. Ja sądzę, że takie granice, które są wywołane naszym doświadczeniem, po prostu doświadczeniem tego, że dany eksperyment okazał się kontrowersyjny, są łatwiejsze do ustalenia niż wyznaczenie jakichś granic, powiedzmy a priori, to znaczy stwierdzenie, tego nie powinniśmy badać. I powstaje pytanie, czy istnieje taka wiedza, która mogłaby się okazać szkodliwa? Czy istnieje taka wiedza, która mogłaby być dla człowieka niebezpieczna? Czy istnieją obszary, w których nie powinniśmy po prostu prowadzić badań, takich podstawowych dociekań? I ogromnie trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego? Ja sądzę, że dlatego, że dzisiaj, jeżeli się coś zmieniło, to się zmienia, jak sądzę, systematycznie. Dzisiaj trudno byłoby mówić o takiej czystej wiedzy, badaniach naukowych, w których naukowcom chodzi tylko i wyłącznie o czysto teoretyczną wiedzę. Nam od razu chodzi o zastosowanie tej wiedzy, to znaczy jakieś przełożenie. Stawiamy pytanie od razu, jak dalece wykorzystana, ta zdobyta przez nas wiedza może być wykorzystana w technologiach, czyli zastosowaniach. No i te zastosowania, między innymi w genetyce, w medycynie, one budzą określone emocje, jeśli tutaj pojawiają się jakieś granice, to one często są wywołane przyjmowanym przez nas po prostu systemem wartości. Znaczy jedni z nas stwierdzają, powiedzmy, że tego rodzaju badania, nawiązuje tutaj do genetyki, w przypadku psychologii wydaje mi się, że to jest mimo wszystko łatwiejsze. Chociaż nie jestem psychologiem i tutaj pan profesor pewnie mógłby zanegować i powiedzieć wcale nie. Może dlatego tak sądzę, że my mniej o tych badaniach psychologicznych wiemy, niż wiemy o badaniach genetycznych. One czy są zwykle nagłaśniane i wywołują spory również w naszym kraju. I nie wywoływałyby oczywiście sporów, gdyby chodziło tylko o wyznaczenie granic natury moralnej. One wywołują spory, bo to się wiąże z granicą prawną, a jeżeli wyznaczamy jakieś prawo, które mówi, że pewnych badań, mam tutaj na myśli jakieś wdrożenia, zastosowania, nie będziemy wykonywali i wiąże się to z jakimś systemem wartości, to jest to kontrowersyjne, bo my nie podzielamy wszyscy takiego systemu wartości i nigdy nie będziemy go podzielać. To znaczy w moim przekonaniu sytuacja, w której wszyscy zgodzą się na co do detali, bo co do ogółu to nie przesadzajmy. Wywołane tutaj dobro człowieka jest dla nas dobrem jednak oczywistym, ale jeśli chodzi o detale, nie zgadzamy się i najprawdopodobniej nie będziemy się zgadzać. W demokratycznym systemie stanowienia prawa będzie decydowała większość. Doskonale wiem, że ta większość się zmienia i to jest źródłem szeregu konfliktów. Mnie te konflikty nie dziwią. Tak samo nie dziwi mnie, że ktoś zajmuje w
odnośnie do oceny tych badań bardziej liberalne stanowisko, a ktoś bardziej konserwatywne. No bo powtarzam, opieramy się jednak na różniących się systemach wartości i no, nie sądzę, żeby to była sytuacja, którą byłoby łatwo zniwelować. Różnimy się. Ale powtarzam raz jeszcze, że nie demonizujmy różnic. Co do tego, że istnieją określone badania, które mogłyby zagrozić człowiekowi, co do tego jesteśmy zgodni i tutaj zapewne to nie jest tak, że etyk sam wymyśli, jakie to powinny być granice, dlatego że tutaj jest ogromna rola przedstawicieli poszczególnych nauk. Jeśli chodzi o genetykę, genetyków. Można by zapytać, któż bardziej od genetyka powinien wiedzieć, że określone badania mogą się okazać szkodliwe. No genetyk to powinien wiedzieć najlepiej, jak sądzę, akurat historia pokazuje, że genetycy są tego świadomi. Nawiązując do tego, od czego pan profesor zaczął, chciałabym jeszcze tylko napomknąć o jednej kwestii. Mianowicie, kiedy stawiamy pytanie o granice nauki, to my najczęściej mamy jednak na uwadze no, szeroko rozumiane nauki typu science, nauki szczegółowe. Pan profesor wspomniał o społecznych, ale myślimy o genetyce, medycynie. No, w połowie ubiegłego wieku myślano również w kontekście projektu Manhattan dużo o fizyce. Natomiast to nie jest tak, że no, jedynymi naukowcami, którzy mogą zaszkodzić szeroko pojętemu dobru ludzkiemu, to są tylko ci przedstawiciele science. Można by postawić pytanie, jak dalece szkodliwi okazali się humaniści, głosząc idee, które no, niech za głupotę nie idzie się, nie każe się, należałoby. Stąd ja myślę, że kiedy mówi się ogólnie o odpowiedzialności naukowców, byłoby błędem, gdyby się ograniczać właśnie tylko i wyłącznie do jednej czy drugiej dziedziny naukowej, a zupełnie zapominać o tym, jak wiele zła wyrządziły po prostu no, idee, które nie miały nic wspólnego z dobrem człowieka, szeroko rozumianym. To tyle na razie. To czasami dobrze na końcu być, bo ma się okazję do niezgody z kolegami i do powiedzenia czegoś innego. Otóż ja chciałbym powiedzieć, że był kiedyś okres, kiedy w nauce panowała absolutna wolność, kiedy każdy uczony robił to, co go interesowało i stosował te metody, które uważał za właściwe i kierował się jedną, jedyną fundamentalną wartością, nie pluralizmem wartości, i wartością tą była i jest prawda, bo to jest konstytutywna cecha nauki. Jak się rzeczy mają i dlaczego mają się tak, a nie inaczej. I ten niezwykły okres nauki, który trwał moim zdaniem do II wojny światowej, właściwie odznaczył się no, dążeniem do prawdy za cenę wielkiego cierpienia, cierpienia zwierząt, przede wszystkim cierpienia ludzi, bo prawda kosztowała. Jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak wyglądały badania medyczne w wieku XIX, istnieje niezwykła książka Wirysajewa. To jest Polak właściwie, zesłany kiedyś na Sybir. Zwierzenia lekarza są w języku polskim. On opisuje, jak doszło właściwie do odkrycia krętków bladych, kiły. No długo nie było idei w ogóle, że są bakterie, już nie mówię o wirusach, i że jest jakaś tam transmisja chorób zakaźnych. No więc brało się ropę od człowieka zarażonego, no i dziecko, czy osobę feeble-minded, czy osobę psychicznie chorą, bezdomną, wstrzykiwano albo do oka wpuszczano takie krople ropy syfilityka, no i badano. Będzie? Nie będzie. Słynne badania nad kiłą
laureata Nagrody Nobla, dostał za to Nagrodę Nobla, że można kiłę leczyć, jeśli się wszczepi malarię. Ukoronowaniem tych badań, tej pełnej wolności w nauce, były okrutne eksperymenty w obozach koncentracyjnych III Rzeszy i Japonii. Słynna jednostka 731, jeśli pamiętam, która prowadziła intensywne badania nad bronią bakteriologiczną i bronią chemiczną. I wiemy teraz, że w wyniku tych badań zginęło w Mandżurii około 270 tysięcy osób. To jest wolność, prawda? Zatem jeśli chcemy postawić temu kres, to musimy oznaczyć wyraźnie, co jest co wolno, a czego nie wolno. I Trybunał Norymberski, który osądził zbrodniarzy hitlerowskich, w tym lekarzy, czołowych lekarzy III Rzeszy, sformułował po raz pierwszy kodeks etyczny, który mówił: nie wolno prowadzić badań na człowieku bez jego świadomej zgody. To jest prototyp, to jest ojciec wszelkich późniejszych kodeksów i zasad określających prowadzenie badań naukowych. Później Belmont Report w Stanach Zjednoczonych, deklaracja helsińska, Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, mnóstwo narodowych, lokalnych komitetów, kodeksów, deklaracji etycznych, które wyraźnie określają, co wolno badać, w jaki sposób wolno to badać, jakie metody stosować, czy publikować, czy nie publikować. To jest ważne, bo być może jest pewna wiedza, która powinna być zastrzeżona. I teraz trzy przykłady chciałem Państwu zadedykować do dalszej dyskusji. Pierwszy, który wpadł mi dosłownie parę dni temu. Okazuje się, że jednym z najciekawszych filmów w tegorocznym konkursie filmów dokumentalnych w Stanach Zjednoczonych był film pod tytułem Three Identical Strangers, trzech takich samych nieznajomych. Historia była to trzech braci, trojaczków, jak się okazało, których oddano do adopcji w pewnym żydowskim ośrodku w Nowym Jorku, na Manhattanie, stowarzyszonym, ukłon dla pana profesora, z Centrum Genetycznych Badań Osobowości Roberta Neubauera, nie Roberta, Peter Neubauer, psychoanalityk z Europy, osiadły w Stanach Zjednoczonych, który po oddaniu tych trojga chłopaków do adopcji pilnie śledził ich dalsze losy. One trafiły, jeden do bardzo dobrej rodziny, upper class, drugi do samego dna, trzeci do średniej rodziny. W wieku 19 lat dwóch z nich spotkało się w szkole i była wielka sensacja, bo mimo że mieli różne nazwiska, byli identyczni, mieli te same upodobania, te same skłonności, w tym samym wieku pierwsze kontakty seksualne, nieodróżnialni, bliźnięta, szczęśliwi, odnaleźli się. Fotografie w gazetach i nagle odnalazł się trzeci bliźniak. Trójka ich była. Skończyli szkołę, założyli restaurację Triplets. Jeden skończył prawo, drugi skończył, prowadził restaurację, trzeci był, miał problemy z sobą, z prawem, ostatecznie skończył samobójstwem.
To był eksperyment obserwacyjny. Nikt nikomu krzywdy nie sprawił. Tylko co jakiś czas, pod jakimś tam pretekstem, ekipa doktora Neubauera odwiedzała ich, robiła zdjęcia, robiła pomiary, badania, wywiady i sprawa leciała dalej. Dopiero oni zmarli w latach 90. Wtedy ta sprawa stała się naprawdę głośna. No i teraz pytanie, czy to było uczciwe? Czy to było okrutne, czy nie? Czy wolno rozdzielać dzieci w tym wieku, tuż po urodzeniu? To jest prawo do bycia razem jakieś. To jest prawo do stanowienia elementarnej rodziny. Okazało się, że pan doktor zostawił ogromny materiał naukowy, a żył bardzo długo, 2008 zmarł, ale z zastrzeżeniem, że otworzyć w roku 2055, bo to jest bardzo delikatny materiał i badania dotyczą genetycznego uwarunkowania osobowości. Mamy badania, ale nie mamy publikacji. I co ciekawe, to są badania w stylu doktora Mengele. Badania, które zaczęły się po 1947 roku. Tak jak gdyby nie było Oświęcimia, Norymbergi, deklaracji norymberskiej i to robi ośrodek żydowski. Granice? Kto je respektuje? No nikt. I do dzisiaj tak jest, obawiam się. Drugi przykład, bardziej sympatyczny, autentyczna historia. W 2003 roku uczestniczyłem w Zagrzebiu w konferencji UNESCO, na której wystąpił jeden z genetyków francuskich pochodzenia właśnie chyba chorwackiego, Mirosław Radman. I on mówi tak, człowiek ma prawo do życia bez raka. My znaleźliśmy sposób na taką manipulację jednym genem ludzkim, TP53, żeby jego potomstwo, ludzkie potomstwo rodziło się bez raka. Wszystkie badania na myszach, na szczurach potwierdzają, że możliwe jest wyhodowanie supermyszy, która jest odporna na raka. Chcemy przeprowadzić eksperyment, ale chcielibyśmy uzyskać zgodę komisji bioetycznej. Żadna komisja nie chciała im wydać zgody, bo inżynieria genetyczna prowadzona na liniach zarodkowych, germline engineering, to jest tabu, tego się nie robi. Bo żeby uzyskać ową odporność, należałoby wyhodować najpierw pierwsze osobniki ze zmienionymi genami i ich dzieci miałyby tą naturalną odpowiedź, ale to jest tabu. On mi pokazywał listę kilkuset nazwisk, znakomitych nazwisk, wielkich uczonych, którzy popierają ten eksperyment, ale ten eksperyment do tej pory nie został wykonany. I to pokazuje, że w pewnych sprawach, wobec pewnych wartości, takie granice rzeczywiście istnieją. Manipulowanie z ludzkimi że tak powiem, gametami genetyczne jest odbierane przez nas jako swego rodzaju zagrożenie. No i trzeci króciutki przykład. Stephen Hawking zmarł w marcu tego roku. Przed śmiercią wypowiadał się kilkakrotnie na temat zagrożenia, jakie niesie ze sobą tak zwana sztuczna inteligencja, czy superinteligencja. Bo jeśli owa inteligencja uzyska na zasadzie jakichś tam emergencyjnych procesów samoistną zdolność do dalszego rozwoju i ekspansji, to życie naszego gatunku może być zagrożone. To jest poważny problem. Pojawiło się
nie w związku z tym, ale wcześniej w ogóle pojęcie ryzyka egzystencjalnego, tą Bostrą wprowadził. Ryzyko egzystencjalne to jest takie ryzyko, które jest wynikiem, konsekwencją ludzkich działań, które mogą stanowić zagrożenie dla istnienia naszego gatunku i naszej planety. I to ryzyko w tej chwili się traktuje zupełnie serio, bo efekt synergiczny wielu indywidualnych działań w różnych dziedzinach nauki może w pewnym momencie doprowadzić do powstania demona, który zawładnie planetą. I teraz, żeby na koniec był jakiś moment pozytywny. W 1975 roku, kiedy pojawiły się pierwsze możliwości tworzenia hybryd DNA międzygatunkowych, w Kalifornii, w miasteczku Asilomar, wprowadzono embargo na tego typu badania. To była słynna deklaracja z Asilomar, że nie będziemy prowadzili badań w tym kierunku, nie będziemy tworzyli hybryd międzygatunkowych. No i oczywiście parę lat później wszyscy tą konwencję zaczęli konsekwentnie łamać, GMO. Ale w zeszłym roku w tym samym Asilomar, w nowo powstałym Instytucie Future Life Studies, zebrani uczeni, a znakomici ludzie, przyjęli nową konwencję, 23 zasady, które pozwolą nam oswoić sztuczną inteligencję, oswoić demona. My nie chcemy tworzyć takiej sztucznej inteligencji, od której będziemy zależni. My chcemy tworzyć dobrą sztuczną inteligencję, którą człowiek będzie mógł kontrolować i która nie zagrozi istnienia życiu naszej planecie, życiu naszego gatunku i życiu na naszej planecie. I z tego wynika w sposób, może być zdaniem jednoznaczny, że bez tworzenia barier, bez tworzenia reguł i bez kontrolowania, przestrzegania tych reguł, my nie mamy szansy na dłuższą metę utrzymania życia naszego gatunku. Że bez tego grozi nam postępująca degeneracja, postępująca katastrofa. A zostawię sobie na ciąg dalszy, dalsze morały. Bardzo dziękuję. Ja odniosłem chwilami takie wrażenie, zwłaszcza słuchając pani profesor, ale również pozostałych państwa, że jednak istnieją jakieś różne systemy wartości. Dla nas takim podstawowym systemem wartości jest dekalog, prawda? Natomiast czy można powiedzieć zatem, że istnieją różne etyki, które nakreślają różne granice? Ale kontynuując to, ten wątek, to jeszcze chciałem spytać o rzecz ważną, o którą pan profesor Szawarski w swojej notce pytał. Kto i w jaki sposób ma zakreślać te granice? Nie zostawimy chyba tego politykom, prawda? Bo to by było bardzo źle. Odpowiem od razu. Politykom nie daj Boże, zwłaszcza w Polsce. Ale jeśli spojrzy się na przeszłość, kto to robił, no to kodeks norymberski stworzyli prawnicy, lekarze obecni w Norymberdze. Głównie prawnicy, przede wszystkim prawnicy. Ale o przyjęciu zdecydowali politycy. Nie jestem pewien. Absolutnie tak. To nie politycy są... Przedstawiciele zwycięskich mocarstw zdecydowali, przyjmujemy. Nie jestem pewien. Naprawdę nie jestem pewien. To nie politycy skazywali na śmierć zbrodniarzy hitlerowskich. To skazywali... Sądy. To skazywał sąd. Sąd, tak. Tak samo, ale co innego z politykami jest. Politycy wykorzystali skrupulatnie tych uczonych, których osądzono, skazano, to tak było w Japonii, z Japończykami i tak było z Niemcami. Amerykanie przejęli część,
część skazanych specjalistów do Stanów Zjednoczonych, do swoich laboratoriów, łącznie z Wernerem von Braunem i innymi. Rosjanie przejęli część lekarzy, bakteriologów, biologów skazanych, ale jakoś tam cudownie ocalonych po tym skazaniu do swoich laboratoriów. I rzeczywiście jest tak, że w tej chwili są trzy kompleksy co najmniej, które mają status wyjątkowy. To jest kompleks militarny i laboratoria militarne, do których my nie mamy dostępu, a które od II wojny światowej pracują nad rozwojem nowych broni bakteriologicznych, broni chemicznych. No ten nowiczok aktualny, to jest narzędzie służące wyłącznie do zabijania, a nie perfuma czy do rozpylania, czy innych rzeczy, czy inne badania CIA nad meskaliną, nad LSD, nad mind control experiments amerykańskie słynne, czy eksperymenty nad radioaktywnością. Kompleks mamy przemysłowy, farmakologia, który robi swoją własną politykę i robi się te badania, które przynoszą najwięcej pieniędzy, są najbardziej korzystne, a wcale nie te, które są najbardziej potrzebne naszemu biednemu gatunkowi i biednym ludziom żyjącym, zwłaszcza w trzecim świecie. I mamy oczywiście polityków, którzy mają swoją politykę i tu humanistyka się kłania i prawo, i IPN. IPN, tak? Tak. I inne tego typu instytucje, które no, wiedzą, na czym im zależy i tak czy inaczej terroryzują ludzi nauki, żeby to robić, a tamtego nie robić i tworzyć takie czy inne dzieła naukowe. Ja tylko jedno dorzucę do tych laboratoriów tajnych, militarnych. Ja sobie bardzo łatwo potrafię wyobrazić, że gdzieś na świecie, w jakichś krajach istnieją takie, nazwijmy to laboratoria, obozy, których przeprowadza się hodowlę super żołnierzy, w domyśle supermorderców. Myślę, że to nie jest science fiction. Panie profesorze, ostatnim terenem, na którym Amerykanie prowadzili bardzo intensywne badania właśnie nad Perfect Soldier, była wojna w Iraku. Ile może wytrzymać człowiek w warunkach stresu? Co mu podać, czym go podtrzymać, jaka chemia, jaki relaks, jak wyjść ze stresu. Medycyna ogromnie się rozwija w takich warunkach, medycyna militarna. No całe laboratoria jeżdżą po polach bitew i to nie takie laboratoria naukowe. To zresztą można o tym poczytać. To jest literatura dostępna, bo tam, to jest, tam się dzieje taka nauka no, stosowana od razu, na co dzień, teraz, emergency. I tam nie ma komisji etycznych, zapewniam. Nie ma komisji. Nie ma. I w związku z tym wróciłbym na sekundę do pytania, kto ma te granice postawić? Już ustaliliśmy, kto nie. No, ogólnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z granicami wewnętrznymi w nauce i z granicami zewnętrznymi. Te zewnętrzne to jest prawo, to są regulacje prawne. Przykład nowelizacja ustawy o IPN-ie, prawda? Próbowano wsadzić w prawo zakaz naruszania godności państwa i narodu polskiego. No gdyby nie protesty na świecie i no, groźba jakichś bliżej nieokreślonych sankcji, które z tych protestów mogłyby wynikać wobec Polski, to takie prawo by oczywiście przeszło. Ukraina się o siebie słabym głosem upominała, bo nie ma dobrych narzędzi do wymuszenia, odstąpienia od takich regulacji. Innymi słowy, regulacje prawne oznaczają tak naprawdę granice związane z groźbą penalizacji. Tak? Jeśli czegoś nie zrobisz albo coś zrobisz naukowcze,
co będzie niezgodne z prawem, no to grozi ci przynajmniej grzywna, a niewykluczona. Ale to tak nie jest, panie profesorze, bo plagiat to jest wykroczenie etyczne. Za plagiat prawo nie każe. No nie każe, chyba że wniesie się sprawę prywatną. A to wtedy sprawę cywilną, no. No to trzeba pójść do sądu. Nie, to ja mówię o groźbie. Ale kodeksy etyczne praktycznie nie przewidują żadnych sankcji. Bo panie profesorze, bo pan teraz mówi o granicach wewnętrznych w nauce. To jest granica wewnętrzna. Plagiat, chowanie danych pierwotnych, fałszowanie wyników, to wszystko są granice, które sobie sami naukowcy wyznaczają. Dokładnie tak. I nie proszą polityków, żeby wmontowali te wszystkie granice w prawo. Innymi słowy, moja teza jest taka, dopóki mamy do czynienia z granicami wewnętrznymi, to ja jestem w stanie się z nimi godzić, nawet wówczas, kiedy odbierają mi możliwość badania negatywnych emocji u ludzi. No, pal licho. Może się jakąś drogę obejścia znajdzie. Pan profesor wspomniał o tym, że naganne, a tak zrozumiałem pana postawę, jest przeprowadzanie jakichkolwiek na przykład badań medycznych bez zgody tych, na których się takie badania przeprowadza. Ale ja słyszę o bardzo takiej głośnej dyskusji na temat możliwości badania osób z bardzo zaawansowaną demencją, które nie są w stanie w ogóle podjąć decyzji, chce czy nie chce uczestniczyć w takim badaniu, w imię bardzo szczytnego celu, wykrycia jakiegoś remedium, które przynajmniej spowalnia, jeśli w ogóle nie likwiduje ryzyko, choroby Alzheimera. Przeciwnicy dopuszczenia możliwości wykonywania takich badań na nieochotnikach argumentują w sposób, który jest dla mnie też w sumie przekonywający. Mianowicie nie można krzywdzić choćby w postaci naruszania godności jakiegokolwiek człowieka nie w jego osobistym interesie, tylko w interesie innych, choćby nawet całej ludzkości, no w tym przypadku w interesie innych, którym groziłaby choroba Alzheimera. I takich przykładów można znaleźć całą masę. I niestety te dyskusje się toczą. Z pewnością pan profesor wie o pracach tej Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Otóż tam jest kategorycznie taki zapis, który mówi, że kategorycznie zabrania się klonowania w celach reprodukcyjnych. Ale nie klonowania w ogóle. Nie. Dopuszczalne jest klonowanie kliniczne. Dopuszczalne są eksperymenty na embrionach, służące uzyskaniu, nie? No w tej konwencji tak jest. Zostawione prawodawstwu, niektóre przepisy konwencji zostawiają, dają prawo poszczególnym krajom. No też o tym mówię, że to jest dopuszczalne. Jeśli w jakimś kraju sobie zażyczą takich eksperymentów na embrionach, które mają cel medyczny, tak? To znaczy uzyskanie tkanek macierzystych i tak dalej. Natomiast ten kategoryczny, który nie dopuszcza takich wyjątków, znaczy obowiązuje powszechna zgoda, tak? Wszystkich, którzy się liczą z tą Europejską Konwencją, dotyczy wyłącznie klonowania reprodukcyjnego. Profesor Szawarski, przepraszam bardzo, że... I pani profesor, tak, dobrze. Sprawa pierwsza, badania nad osobami niekompetentnymi. To jest kwestia prawa. To wolno robić w Stanach Zjednoczonych, w Anglii. Tego nie wolno robić w Polsce. Bo tam
najbliższy krewny chorego, czy osoba odpowiedzialna prawnie za chorego, ma prawo w jego imieniu zgodzić się lub nie zgodzić. Polskie prawo nie przewiduje takiej możliwości i to ma fatalne konsekwencje, bo my nie możemy brać udziału w projektach europejskich, w których prowadzi się na przykład badania nad demencją czy nad udarem, bo nasi pacjenci po prostu ze względów prawnych nie mogą być badani. I taka jest sytuacja. A po drugie, co się tyczy, kto ustala, jak ustala i dlaczego. Komisja Europejska ma programy Horizon 20 w tej chwili. Otóż każdy, kto ubiega się o jakikolwiek grant z Komisji Europejskiej, musi przejść przez tak zwany ethical screening. A polega to na wypełnieniu dość długiej ankiety, w której trzeba rzetelnie, uczciwie odpowiedzieć na całą serię pytań o charakterze etycznym. I ankieta zaczyna się od pytania, czy twoje badania będą wymagały ludzkich komórek macierzystych, zarodkowych. Jeśli odpowiadasz tak, nie dostajesz grantu, w ogóle nie grasz w tą piłkę. Czy twoje badania będą dotyczyły embrionów ludzkich? Jeśli odpowiadasz tak, wypadasz z grantu. Wyraźnie się mówi, czy twoje badania będą dotyczyły dzieci? No i tu się przewiduje rozmaite możliwości, na które trzeba odpowiedzieć. A nawiasem mówiąc, na komórkach macierzystych można eksperymentować, ale tylko na tych liniach, które powstały wcześniej, przed wprowadzeniem zakazu eksperymentów na komórkach macierzystych. Ale to, o czym mówi pan profesor, i to jest bardzo sformalizowane, sugeruje, że najskuteczniejszym instrumentem ograniczającym, pewne ścieżki badań są pieniądze. To jest bardzo skuteczne. Czy to prawda? Znaczy, moim zdaniem to jest skuteczniejszy instrument niż regulacje prawne, które penalizują pewne przedsięwzięcia badawcze. Ale ja chciałem się jeszcze odnieść do tego problemu, że świat jest zróżnicowany, także jeśli chodzi o systemy polityczne, i że nawet w ramach świata demokratycznego istnieją takie enklawy wyjęte spod cywilnej kontroli poczynań wszelkiego rodzaju, w tym również, jak rozumiem, naukowych, których przykłady pan profesor i pan profesor podaliście. No więc ja sobie mogę wyobrazić, że niemal wszystko, co jest zabronione w Europie i w Stanach Zjednoczonych, może być robione w Korei Północnej. Albo południowej. Południowej chyba nie wszystko, ale... No to klonowanie to była... No tak. Tak. Na szczęście skończyło się na owieczce. O nie, owieczka była w Anglii. W Anglii? A tam sklonowali człowieka? A, próbowano. No tak, no dobrze. No to powiedzmy, że w innym azjatyckim czy afrykańskim świecie możliwe jest prowadzenie badań i to nawet przez wybitnych naukowców, którzy w tamtych regionach mogą dostrzegać szansę dla zaspokojenia swojej ciekawości, tak? I dociekania prawdy za wszelką cenę, bez liczenia się z kosztami. Ale ja nie jestem zwolennikiem opierania tych regulacji, które wyznaczają granice, jakiekolwiek prawne, finansowe czy jakiekolwiek, na zasadzie przewidywanych szkód. Bo ludzie bardzo się często mylą w przewidywaniach. Pamiętacie państwo raport rzymski? Już właściwie nas nie powinno być na tym świecie. No, taki był pesymistyczny co do rozwoju ludzkości. Którego roku on był?
z 60 chyba 5. Bo pani profesor zadała takie pytanie, że postawiła taką tezę w pytaniu, czy jest nauka, która nie zagraża. Tak? Nie ma takiej nauki, która nie zagraża, tak jak nie ma noża, którym nie można byłoby zamordować innego człowieka. Profesor, badania czarnych dziur. To co? Badania czarnych dziur zagrażają nam, czy nie? No, badania czarnych dziur. No właśnie. Kosmologia w ogóle. Archeologia. Archeologia, no to niektórym może, ale to, co się dzieje w kosmosie, teoria strun, astrofizyka, zagrożenie? No właśnie, tego nie wiadomo. Matematyka? Tego nie wiadomo. No jakżeż? No jak? No, mistrzostwo w matematyce wielu geniuszy doprowadziło do odkrycia możliwości rozbicia atomu, tak? No. To nie oni rozbijali, tylko politycy. Nie, no też ja zmierzam do tego. To różnica. Ja zmierzam do tego, że tak naprawdę każdą naukę można wykorzystać w niecnych celach. Każdą naukę. Nie tylko nauki biologiczne, nie tylko science, ale także nauki społeczne. Można wykorzystywać różnego typu odkrycia dotyczące perswazji dla celów niecnej propagandy, dla manipulowania wynikami wyborów i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, nie ma takiej dziedziny wiedzy, której nie można byłoby wykorzystać. A jeśli tak, to strasznie trudno jest z góry przesądzać, jakich badań nie powinno być, gdzie powinniśmy postawić granice i kto te granice powinien stawić. Przepraszam, od dłuższego czasu pani profesor. Tak, nie, ja się nie będę wcinać. Otóż ja się zgadzam z panem profesorem. Bardzo trudno jest coś takiego przewidzieć, przy czym mnie nie chodziło o to, że no, są nauki, które absolutnie nie zagrażają, chociaż można by wskazać takie dyscypliny naukowe, które są mniej moralnie relewantne i takie, które są bardziej moralnie relewantne. Mnie chodziło o to, że jak sięgniemy do literatury przedmiotu, bo na ten temat się bardzo dużo i pisze, i mówi, i dyskutuje, to czasem autorzy próbują oddzielić badania w sensie takich czystych, podstawowych badań, dociekania same od ich zastosowań. I no, to w przypadku bardzo wielu dyscyplin trudno jest postawić taką granicę ostrą, dlatego że ktoś badając z góry już zakłada, weźmy chociażby no genetykę, z góry zakłada, do czego te badania mogą się przydać, prawda? Więc o to mi chodziło, że stawianie tutaj granicy pomiędzy samym dociekaniem a zastosowaniem tego dociekania jest trudne. Zresztą na to lata temu zwrócił uwagę niemiecki filozof Hans Jonas, który twierdził, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju równi pochyłej, że po prostu w momencie, kiedy uda nam się coś odkryć, to jest prawie pewne, że my to zastosujemy, że znajdziemy sposób zastosowania, a jak znajdziemy sposób zastosowania, to na pewno zastosujemy. I właściwie teza Jonasa była taka, że jak człowiek odkrył, w jaki sposób można rozszczepić jądro atomu, to było pewne, że zbuduje bombę atomową, a jak ją zbudował, to było pewne, że ją zrzuci. Bo taki jest mechanizm po prostu naszego wdrażania naukowych osiągnięć i Jonas uważał, że my nie jesteśmy wolni, jeśli chodzi o naukę. To znaczy wolni byliśmy pewnie kiedyś, kiedy odkryliśmy koło i wiedzieliśmy, że się toczy, ale dzisiaj nie. Dzisiaj jesteśmy w siatce uwarunkowań i to już wychodzę poza Jonasa, to są uwarunkowania polityczne, to są uwarunkowania finansowe, to jest kwestia prestiżu naukowego, prawda? Ponieważ no, taki argument nawiązał pan do tej Korei często, który się pojawia w dyskusjach gdzieś w naszym obszarze, to jest taki, że jeżeli my będziemy stawiać granice, no to nas inni wyprzedzą, prawda? A jak nas wyprzedzą, to opatentują, a jak opatentują, to jeśli będziemy chcieli skorzystać z dobrodziejstw takich zastosowań, będziemy musieli za to płacić grube pieniądze. I pytanie, no, czy da się postawić takie granice, jest pytaniem trudnym. Te przykłady, o których pan profesor i pan profesor wspomniał,
to były przykłady stawiania granic, to jest kodeks norymberski, to jest deklaracja helsińska, prawda? I to są sytuacje, w których cóż się okazało? Okazało się, że naukowcy prowadzili badania, które w jakiś sposób sprzeniewierzały się dobru człowieka i to było doświadczenie, które nakazało, czy zmobilizowało nas do stawiania takich granic. Tylko ciekawe, z wypowiedzi pana profesora wynika, że z jednej strony jest bardzo słuszną rzeczą, że my stawiamy te granice, co do tego nie mamy wątpliwości, ale z drugiej strony pan profesor pokazuje, jak my je systematycznie łamiemy, prawda? Nie. Ja jeszcze skończę, dobrze? Zaraz pan profesor się do tego odniesie, ponieważ wiele się okazuje, że z tych granic, te granice są najpierw stawiane, potem są w jakiś sposób przez różnych ludzi przekraczane. Tutaj padło z ust pana profesora taka teza, która dotyczy ryzyka. Czy to ryzyko należy uwzględniać? Otóż, jak sądzę, rozsądnym jest stawianie czasem granic w momencie, kiedy my na obecnym, powiedzmy, etapie rozwoju naszej wiedzy nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji. Więc można by mówić o takich granicach, które nie mają charakteru bezwarunkowego, tylko mają charakter warunkowy. Nie. Dlaczego? Dlatego, że na obecnym etapie wiedzy nie wiemy, czy dane badania, czy dany eksperyment po prostu nie mógłby zaszkodzić człowiekowi, ale my nie wykluczamy, że nie będziemy ich dalej prowadzić. Być może tak, jak zdobędziemy więcej wiedzy i jak sądzę, tego typu granice są jak najbardziej sensowne. Dzisiaj nie, jutro może tak. Twierdząc tak, wcale nie twierdzimy, że w ogóle nie będziemy prowadzić badań. Często autorzy, którzy to komentują, odwołują się właśnie do psychologii, do tego, że człowiek taki jest, że się przyzwyczaja do tego, że pewne rzeczy robi. To znaczy najpierw się oburza, a potem zwolna akurat te mechanizmy jakiegoś takiego konformizmu zaczynają odgrywać znaczącą rolę. No, w momencie, kiedy po raz pierwszy sklonowano owce, świat się oburzył, ale minęło trochę lat i dzisiaj klonowanie w celach terapeutycznych, o czym pan profesor wspomniał, jest uznawane za rzecz dopuszczalną, więc tu jest jeszcze kwestia pytania o to, jak mechanizmy po prostu psychologiczne tego, kim my jesteśmy, wpływają na to, że najpierw się oburzamy i uważamy absolutnie nie. Może dlatego, że to jest dla nas nowe jest nieznane i my się jakoś tego obawiamy, a potem zwolna jakoś wyrażamy na to przyzwolenie. I ostatnia rzecz, pan profesor wspomniał o tym, o tych systemach wartości, czy jest jedna etyka. Nie ma etyki, są różne teorie etyczne, ale to nie tak, że w ramach tych różnych teorii etycznych my reprezentujemy jakiś zupełnie odrębny system, odrębną hierarchię wartości. Moglibyśmy się w obrębie jakoś naszego regionu, naszej kultury powołać na deklarację praw człowieka, co do której wszyscy zgodziliśmy się na określone prawa. I tutaj nie ma między nami zasadniczo niezgody. Jeśli ktoś te prawa łamie, to instytucje krajowe, międzynarodowe próbują przywołać kogoś oczywiście od razu do porządku i to karzą, i to penalizują. Natomiast jeśli chodzi o badania, na przykład w genetyce, wspomniane już przez pana profesora tworzenie hybryd, czy to klonowanie terapeutyczne, to na tym etapie my się nie odwołujemy do ogólnie sformułowanej normy, która nam zakazuje niszczyć ludzkie życie. Mamy wtedy na uwadze dorosłego człowieka, którego możemy zobaczyć i jesteśmy przekonani. To po prostu jest teza, która cieszy się powszechną oczywistością, przynajmniej w obrębie naszej kultury. Nie zabija się człowieka, nie odbiera się życia niewinnemu człowiekowi. Jeśli natomiast zaczynamy dyskutować o wczesnych fazach rozwojowych tego człowieka, to tutaj nie będziemy już mówili jednym głosem, czyli to nie tyle, że my reprezentujemy, to może nie jest ściśle powiedziane, jakiś odrębny zupełnie system wartości, ale w obrębie normy nie zabijaj, kiedy dochodzi do jakiegoś uszczegółowienia, co to znaczy nie zabijać, kiedy nie wolno zabijać, jakich istot, na jakim etapie nie wolno zabijać,
rozwijać. Tu się pojawiają pomiędzy nami różnego rodzaju różnice i one powodują, że jedni z nas uważają, że pewne badania powinny być prowadzone, a drudzy nie. Drudzy uważają, że nie. Ci, którzy uważają, że nie, w moim przekonaniu powinni być konsekwentni również wówczas, kiedy mieliby korzystać z dobrodziejstw tych badań. Jeśli nie, to nie. Bo to też różnie bywa, prawda? Bo najłatwiej jest zgłaszać czasem bardzo silny moralny sprzeciw, kiedy uważam, że dane badania nie powinny mieć miejsca, a potem korzystać, jeśli ktoś inny to zrobi, twierdząc, że jakby co, to moje ręce są czyste. To może tyle na razie. Mam następującą propozycję, żebyście Państwo, jeśli można prosić, powiedzieć jeszcze takie słowa końcowe, a potem byśmy udzielili głosu naszym gościom. Dobrze? To jeśli można. Ja już to powiedziałem, że ja jestem przeciwnikiem prawnych, prawnie ustawionych, czy ustalonych, prawnie ustalonych granic dla badań naukowych. I powiem o tym na przykładzie badań, które wpisują się w coś, co w większości krajów demokratycznych podlega penalizacji, czyli w mowę nienawiści, albo są motywowane mową nienawiści. Na przykład badania statystyczne pokazujące zróżnicowane rozkłady różnego typu cech osobowości, jakichkolwiek ilorazu inteligencji w jakiejś populacji. No i tutaj nasuwa się, odwołam się do bardzo głośnej swego czasu książki Richarda Hersteina i Charlesa Murraya pod tytułem Krzywa dzwonowa, w której autorzy próbowali za pomocą właśnie takich rozkładów statystycznych dowodzić, że Afroamerykanie gorzej funkcjonują w społeczeństwie, mniej zarabiają i tak dalej, i tak dalej. Uzyskują gorszą pozycję w różnych zawodach. No, nie dlatego, że są jakoś dyskryminowani, tylko jakby z powodu niższego przeciętnie ilorazu inteligencji niż biali Amerykanie. No, w Stanach uznano to za przejaw mowy nienawiści. Były nawet takie głosy, żeby może ich wsadzić do więzienia albo książkę spalić, nie udostępniać i tak dalej, i tak dalej. Ale mądrze zareagowało na bardzo prestiżowe Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, które ani nie potępiało autorów tej książki, ani ich nie zwyzywało od rasistów, tak jak bardzo wielu innych ludzi, również polityków w Stanach Zjednoczonych, tylko opublikowało coś, co miało objętość mniej więcej książki Krzywa dzwonowa z dowodami na nieprawdziwość tej tezy. Po prostu. Znaczy, to była zwykła polemika naukowa, tak? Znaczy, oni skrytykowali autorów Krzywej dzwonowej, dowodząc im, że oni nie mają racji, wyciągając z tych statystyk tak daleko idące wnioski. Nawiasem mówiąc, ja też przez jednego z moich kolegów zostałem publicznie nazwany rasistą, ponieważ głoszę od lat taką tezę, że narody i społeczeństwa są zróżnicowane, jeśli chodzi o genetyczny kapitał poczucia szczęścia. No i koniec. I że to nie zależy od tego, czy się dorobili i są bogaci, czy są biedni, bo biedni Meksykanie są niemal równie szczęśliwi jak bogaci Szwedzi. No ale tam u nich w największej części populacji występuje taki specjalny alel pewnego genu, który odpowiedzialny jest za neurotransmitery pobudzające ośrodki szczęścia. I Meksykanie mogą oczywiście strasznie lękać, że w każdej chwili ktoś ich zamorduje na ulicy, bo tam jest najwyższy na świecie
wskaźnik morderstw na 100 tysięcy mieszkańców, ale jednocześnie doskonale się bawią, tak? Znani są z różnego typu imprez publicznych, na których się wyżywają, są zazwyczaj uśmiechnięci i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, a to Leszek Kołakowski w związku właśnie z takimi badaniami potępianymi, szczególnie krytykowanymi w Stanach nad zróżnicowanym rozkładem w różnych populacjach genów odpowiedzialnych za różne cechy, powiedział tak, oni są rasistami, ci, którzy publikują tak jak Herstein i Murray tego typu prace naukowe, bo z przypisami i z bogatą bibliografią, ale zarazem powiedział tak, jest to badanie wymagające szczególnej ostrożności i na pewno może być wyzyskiwane dla rasistowskiej propagandy, ale zakazywanie go pod tym pretekstem jest znacznie gorsze. Wtedy bowiem przyjmuje się zasadę, że trzeba zakazywać wszystkich badań naukowych, jeśli ich wyniki mogą być niepożądane dla idei w danym czasie uznanych za właściwe. A to jest zasada totalitarna. Nie wiem, jestem przeciwko ustalaniu granic w sposób prawny dla badań naukowych, a wszędzie tam, gdzie my mamy, oprócz oczywiście ustalenia granic etycznych, no tam, gdzie mamy do czynienia z badaniem ludzi, to głównie dotyczy... Panie profesorze... Ale jeśli można dokończyć. Natomiast wszędzie tam, gdzie w grę nie wchodzi narażanie życia, zdrowia i godności człowieka, no dodam jeszcze dobrostanu zwierząt w pewnych sytuacjach, tam jedyną reakcją na coś, z czym się nie zgadzamy, jest pokazanie własnych badań, własnych danych i polemika po prostu naukowa. Dziękuję, panie profesorze. Pani profesor, czy pan profesor chce teraz zabrać głos? To od razu zacznę od tego, co chciałem powiedzieć. Spór między nami jest pozorny. O, mam nadzieję. Tak, bo pan profesor mówi o prawie, ja mówię o etyce. To nie jest to samo. No nie. Mówiąc o prawie, mówimy o cenzurze. Ja jestem absolutnie przeciwny cenzurze w nauce. Jestem absolutnie przeciwny ingerencji polityków w naukę. I myślę, że tu się zgadzamy. Ale ja cały czas będę się upierał, że uprawiając naukę, musimy pamiętać o moralnych granicach nauki. I te granice oczywiście przesuwają się. One nie są nieprzekraczalne. One są porowate bardzo często. My znajdujemy ekskuzy do takich czy innych, powiedziałbym, wybiegów usprawiedliwiających takie czy inne badania. Ale są pewne rzeczy, których w imię poznania nie można robić. No nie wyobrażam sobie badań, które miałyby usprawnić torturowanie człowieka, że będziemy wiedzieli lepiej, będziemy potrafili sprawniej, lepiej torturować ludzi albo przesłuchiwać ich, bo uzyskamy lepsze środki manipulacji ich mózgiem, ich pamięcią, ich emocjami. To są absolutnie niedopuszczalne moralnie rzeczy. A co do tego, że w tej chwili nauka uprawiana jest w taki sposób, że trudno ją odróżnić od bełkotu, i że ludzie zbierają punkty, publikując rzeczy straszne, które lecą, są oceniane pod nazwą nauki, no to jest zjawisko naprawdę przerażające. Poczynając od słynnej książki Sokala o nauce w stylu postmodernistycznym, po ostatnią publikację lokalną na naszym gruncie, która doczekała się nawet opinii prezesa Polskiej Akademii Nauk
i paru wybitnych profesorów z fizyki. Przypomnę tytuł, bo dlaczego nie? Pan Tomasz Rudowski, autor. Resocjalizacja przez sztukę sakralną w kontekście psychologii kwantowej. 45 zł egzemplarz. Zdaniem specjalistów od fizyki kwantowej bełkot totalny. No, ale jedyną odpowiedzią powinno być pokazanie, że to jest bełkot. No dobrze, ja nie mówię, ale czy będziemy karać tego człowieka prawnie za to, że... No nie. Otóż to. Powiemy, że to jest bełkot i nie kupimy książki. Ale dramat polskiej nauki polega na tym, że my tego nie robimy. Że my piszemy tysiące grzecznościowych recenzji, że my publikujemy albo nie zwracamy uwagi na tego typu śmieci, że są ludzie, którzy mają setki pozycji w bibliografii i tytuły naukowe, pozycji, których nikt nie czyta, które są w tym samym stylu napisane, na zasadzie kolega koledze zrecenzuje. I ja myślę, że w tego rodzaju sytuacjach my musimy stawiać moralne granice i wymagania moralne w stosunku do ludzi nauki, żeby zachowywali się zgodnie z etosem ludzi nauki. Po prostu. Pani profesor. Pan profesor, tylko jedno słowo. Ale to pan profesor mówi o granicach nie dla nauki, tylko dla pseudonauki, dla bełkotu naukowego. To jest zupełnie co innego. Prawdziwi naukowcy orientują się. Pani profesor. Prawdziwi naukowcy się orientują, chociaż to nie jest tak, że udowodnienie komuś, ja mówię to na podstawie też jakichś procedur recenzyjnych, udowodnienie komuś, że po prostu to, co pisze, jest delikatnie mówiąc głupstwem, wcale go bardzo często nie mobilizuje do przyznania się do tego, do polemiki, nie, idzie w zaparte. Także ten dialog niekoniecznie zawsze po prostu, że tak powiem, kończy się jakimiś pozytywnymi wnioskami. Ja myślę, że to jest łatwiejsze w przypadku nauk typu science, gdzie można po prostu komuś pokazać wprost. Natomiast z humanistami bywa różnie. Jeszcze taka krótka uwaga, że to, o czym tutaj dyskutujemy, to w jakimś sensie się zaprowadza do indywidualnej odpowiedzialności każdego, kto się zajmuje nauką. Do wewnętrznej takiej odpowiedzialności, dlatego że kodeksy, prawo, one nie zastąpią po prostu w jakiś sposób postawy moralnej każdego naukowca. Stąd postuluje się bardzo często właśnie, żeby taki przedmiot, który dotyczy etyki zawodowej naukowca, jeśli można tak powiedzieć, żeby on był wprowadzany, ale minimum programowe spokojnie wycina wszystkie tego typu przedmioty, bo na nie nie ma czasu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani profesor Barbara Chyrowicz, pan profesor Zbigniew Szawarski i pan profesor Janusz Czapiński. Ja serdecznie Państwu dziękuję za bardzo interesującą dyskusję. Państwu dziękuję za to, że poświęciliście swój czas i uczestniczycie w tym naszym wspólnym święcie, jakim jest Festiwal Nauki. I zapraszam do kontynuacji, ponieważ to jest dopiero początek festiwalu, a debat ciekawych jest jeszcze dużo. Program jest dostępny zarówno na stronach internetowych, jak i wydrukowany leży przed salą. Zapraszam serdecznie i dziękuję Państwu bardzo.